Grzegorza Wioleta Czarnomska-Romańska. Witam Państwa i zapraszam na Informacje Dnia. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Główne uroczystości odbędą się w niemieckim obozie Auschwitz-Birkenau. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu obchodzimy od 2005 roku. Na datę obchodu wybrano rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau z 27 stycznia 1945 roku. Niestety wiele mediów na świecie przez ostatnie lata powielało kłamliwe określenia o polskich obozach zagłady. Zbieramy żniwo wielu lat braku polskiej polityki historycznej i można by powiedzieć, że no co tu dużo mówić, Polacy mieli większe problemy niż dbanie o polską politykę historyczną, ponieważ trzeba było zadbać przede wszystkim o suwerenność państwa polskiego. I teraz jest dobry czas na to, aby przyjrzeć się pewnym sprawom, które funkcjonują na arenie międzynarodowej, ponieważ dochodzimy do absurdów, to znaczy do tego, że musimy się tłumaczyć z czegoś, za co nie ponosimy winy, ale trzeba konsekwentnie sprawy pilnować i trzeba dbać o to, żeby nie pojawiały się określenia polskich obozów koncentracyjnych czy polskich obozów śmierci. Temu ma służyć przyjęta wczoraj przez Sejm ustawa, która wprowadza kary grzywny, a nawet 3 lata więzienia za przypisywanie Polsce niemieckich zbrodni. Dotyczy to obywateli Polski, jak też cudzoziemców. Mecenas Michał Mosakowski podkreśla, że może to być jednak martwy zapis, który nie będzie skuteczny. Zasady techniki prawodawczej dopuszczają takie precyzowanie pewnych pojęć, jeżeli tego wymaga dana sytuacja, a tutaj jeżeli chodzi oczywiście o przypisywanie Polakom niejakiej odpowiedzialności, czy chociażby sugerowanie takiej odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy, to myślę, że tutaj ustawodawca winien się pochylić i doprecyzować pewne aspekty. Sejm przegłosował wczoraj także wprowadzenie kar za negowanie zbrodni ukraińskich nacjonalistów. Na ziemi polskiej za chwilę, za propagowanie symboliki banderowskiej, za podważanie zbrodni ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej będzie groziło 3 lata pozbawienia wolności. I nas to w końcu cieszy, że Polska będzie dumnym krajem, gdzie nikt nie będzie nas obrażał. Kary za gloryfikowanie zbrodni ukraińskich nacjonalistów były długo oczekiwane przez środowiska kresowe. Wszystkie dokumenty, jakie znamy, mówią o tym, że oni pragnęli zbudować takie same państwo nazistowskie, jak budował Hitler. Bandera wzorował się bardzo często na Hitlerze, był zachwycony Mein Kampf. W Polsce przedstawiciele mniejszości ukraińskiej wielokrotnie publicznie gloryfikowali nacjonalistów spod znaku UPA, w tym banderowców. Tymczasem z rąk ukraińskich nacjonalistów w czasie II wojny światowej zginęło nawet 200 tysięcy Polaków. Rozmowa prezydenta Polski z szefem amerykańskiej dyplomacji pokazała zbieżność poglądów w kluczowych elementach polityki międzynarodowej. Tak po spotkaniu Andrzeja Dudy z Rexem Tillersonem mówił szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Minister podkreślił, że w najbliższym czasie można spodziewać się kolejnych polsko-amerykańskich rozmów. Prezydent Andrzej Duda i sekretarz stanu USA Rex Tillerson spotkali się wczoraj wieczorem w Warszawie. Rozmowa, która odbyła się w Belwederze, trwała około godziny. To, co pokazała, to daleko idącą zbieżność poglądów i stanowisk między Polską a Stanami Zjednoczonymi, powiedział po spotkaniu szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Paleta tematów była bardzo szeroka, od spraw dotyczących tych dalszych części świata, czyli Afganistanu, strategii amerykańskiej wobec Afganistanu i natowskiego zaangażowania, w tym także polskiego, kwestia Afganistanu poprzez Bliski Wschód, konflikt w Syrii, do spraw, które dotyczą bezpośrednio relacji polsko-amerykańskich dzisiaj, czyli kwestii modernizacji polskiej armii, kontraktów w ramach tej modernizacji, ale także współpracy wojskowej. Szef amerykańskiej dyplomacji i prezydent Polski uzgodnili także plany współpracy na najbliższą przyszłość. Z jednej strony tutaj regionalny projekt, czyli Trójmorze, bardzo wyraźne wsparcie administracji amerykańskiej dla tego projektu, dla tej inicjatywy, zainteresowanie jej rozwojem, także w związku z czym panowie dyskutowali o szczegółach tego projektu oraz wspólnym koordynowaniu działań i prac na forum Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych. Obaj politycy rozmawiali również o sytuacji na Ukrainie i o kwestii sankcji nakładanych na Rosję. Stany Zjednoczone bardzo liczą na tą rolę Polski jako stabilizatora regionu, stabilizatora stosunków międzynarodowych, stabilizatora bezpieczeństwa. W ramach NATO i w różnych newralgicznych częściach świata Polska może tę funkcję stabilizatora pełnić. Dziś Rex Tillerson spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim i ministrem spraw zagranicznych Jackiem Czaputowiczem. Ponad połowa spraw prowadzonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 2017 roku dotyczyła spraw ekonomicznych i gospodarczych. Wartość strat państwa w badanych sprawach przekroczyła 6,5 miliarda złotych. Jak mówią politycy partii rządzącej, te dane pokazują, jak potrzebne było uszczelnienie poboru podatków.
W ubiegłym roku działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w większości koncentrowały się na przestępstwach ekonomicznych i gospodarczych, mówi Stanisław Żaryn, rzecznik koordynatora służb specjalnych. W 2017 roku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadziła ponad 340 śledztw, w tym niemal 190 związanych z przestępstwami podatkowymi czy gospodarczymi. Chodzi o wyłudzenia VAT-u, chodzi o wyłudzenia innego rodzaju podatków czy opłat, a także o korupcję. Wartość strat Skarbu Państwa wprowadzonych przez ABW w ubiegłym roku w sprawach gospodarczych szacowana jest na prawie 6,6 miliarda złotych. W roku 2016 było to prawie 7 miliardów złotych. Według Macieja Wąsika, zastępcy koordynatora do spraw służb specjalnych, służby są coraz bardziej skuteczne w ściganiu przestępców. Mamy fatalne doświadczenia z lat ubiegłych, 8 lat rządów PO-PSL, kiedy pamiętamy wszyscy doskonale chociażby aferę Amber Gold, gdzie służby były absolutnie bezradne, i ABW, i CBA. Mam nadzieję, że w tej chwili służby działają zdecydowanie skuteczniej. Mam takie przekonanie. Jak mówi Wojciech Skurkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości, uszczelnienie poboru podatku VAT jest widoczne po znacznie mniejszym deficycie budżetowym. Jednak szacowane straty związane z karuzelami VAT-owskimi świadczą o ogromie spraw do rozwiązania. To jest, uwaga, prawie 250 miliardów złotych, to widzimy z jaką skalą tego zjawiska mamy do czynienia dziś i jak wiele jest jeszcze do zrobienia. Przestępstwami o podłożu finansowym poza Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego zajmują się również Centralne Biuro Antykorupcyjne i Krajowa Administracja Skarbowa. W sprawach o szerokim zakresie służby uzupełniają swoje działania, mówi profesor Mieczysław Struś z Politechniki Wrocławskiej. Jeżeli są jakiekolwiek poszlaki świadczące o tym, iż mamy do czynienia z przestępczością zorganizowaną, to bezwzględnie wszystkie te organa, o których mówiłem, tworzące służby specjalne, muszą ze sobą współpracować, przekazując sobie informacje, koordynując działania. Obecnie wykrywalność przestępstw podnosi zwiększona aktywność służb kontrolnych, takich jak celnicy, podkreśla ekonomista Konrad Gadomski. Wiąże się to z takim zaostrzeniem pod względem kontroli, prewencji przez służby, które do tej pory pozostawały raczej bierne, dzisiaj są zdecydowanie bardziej aktywne w tym zakresie. Często informacje o możliwości popełnienia przestępstwa pochodzą od samych współpracowników, którzy zgłaszają takie podejrzenia odpowiednim służbom. Może się to jednak wiązać z obawą o utratę pracy. Dlatego rząd pracuje nad ustawą o jawności życia publicznego, która nada takim osobom specjalny status sygnalistów, podkreśla Stanisław Żaryn. Taka osoba będzie otoczona opieką zawodową, ochroną zawodową i przez okres 2 lat nie będzie można jej zwolnić. Ustawa o jawności życia publicznego powinna wejść w życie na początku marca. W Zakopanem trwa weekend z Pucharem Świata w skokach narciarskich. Dziś konkurs drużynowy, początek rywalizacji o godzinie 16. Było super! Było, bo w niedzielnym konkursie indywidualnym zobaczymy 10 Polaków. W drużynie były już jednak tylko 4 miejsca. W zespole podczas dzisiejszej rywalizacji zabraknie Piotra Żyły. Będę dopingował kolegów bardzo gorąco. W czwórce znaleźli się Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Stefan Hula i Maciej Kot. Ze skoku na skok mam coraz lepsze czucie i po prostu skaczę lepiej. Maciej Kot wciąż szuka tej dyspozycji, która przed rokiem dała mu 2 wygrane w zawodach Pucharu Świata. Solidnie wygląda dyspozycja Dawida Kubackiego. Starzany jestem na tyle, że z trzech skoków wyszły mi 2, no nie wiem jak to tam jest. We wczorajszych kwalifikacjach wielką formę potwierdził lider Pucharu Świata Kamil Stoch. Skoki były naprawdę na dobrym poziomie, jestem zadowolony z tego dnia. Z każdego skoku. 137 metrów, taka odległość osiągnięta z 17 belki była poza zasięgiem rywali. W Zakopanem Kamil Stoch występuje w specjalnym kasku. Znalazło się na nim tysiące zdjęć polskich kibiców. Kask sam nie leci, prawda? To musi to, co jest w kasku, pod kaskiem, to musi zapracować. A wczoraj pracowało dobrze. Jeśli zapracuje również dziś, biało-czerwoni mogą po raz pierwszy w tym sezonie wygrać konkurs drużynowy. No, mi zostaje być skoncentrowanym na tym, co mam do zrobienia na progu, w locie i przy lądowaniu. Początek konkursu drużynowego o godzinie 16. Krzysztof Kozłowski, dotychczasowy wojewoda zachodniopomorski, będzie teraz pełnił funkcję wiceministra spraw wewnętrznych i administracji. Jak zapewnia, dalej będzie dbał o rozwój Pomorza Zachodniego. Z młodzieńczym dynamizmem, z nadzieją, jak to się nie da. Pytanie było, jak to zrobić, a nie czy to załatwiać. Za tę nadzieję i dynamizm
Panie ministrze, dziękujemy. Pozostaną te liczne konkrety, większe, mniejsze, ale konkrety. Krzysztof Kozłowski będzie pełnił teraz funkcję wiceministra spraw wewnętrznych i administracji. Jako wojewoda zachodniopomorski doskonale, panie ministrze, zna pan problemy, ale też te zalety województwa zachodniopomorskiego, które głęboko wierzę, przeniesie pan minister do Warszawy, co pozwoli na to, aby nasze województwo jeszcze bardziej się rozwijało. Bez wątpienia ten urząd na zawsze pozostanie w moim sercu jako czas niezwykle szczęśliwy, niezwykle zaszczytny, bo to był czas, kiedy mogłem służyć mieszkańcom Pomorza Zachodniego, zachodniopomorskiej ziemi jako przedstawiciel rządu w terenie. Strzelanina w centrum Amsterdamu. Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne. Przyczyny zdarzenia na razie nie są znane. Śledcze wykluczają zamach terrorystyczny. W piątkowy wieczór w Amsterdamie doszło do strzelaniny. Jedna osoba nie żyje, dwie zostały ranne. To bilans ofiar podawanych przez holenderskie media. Według świadków ofiarą strzelaniny padł nastolatek. Policja nie poinformowała jednak jak dotąd o wieku zastrzelonego mężczyzny, ani nie podała jego tożsamości. Wygląda na to, że zdarzenie nie miało jednak podłoża terrorystycznego. Policja stawia na kryminalne pobudki. Obecnie trwa obława na sprawcę. Dzielnica, w której doszło do strzelaniny, została otoczona policyjnym kordonem. Państwowa Służba Fiskalna Ukrainy ostrzegła przed możliwymi blokadami dróg do przejść granicznych z Polską. Ma do nich dojść dziś w związku ze zmianami przepisów celnych. Uderzą one w osoby zajmujące się handlem przygranicznym. Blokady oczekiwane są na trasach dojazdowych do ukraińsko-polskich przejść w obwodzie lwowskim, Szeginie Medyka, Krakowiec Korczowa i Rawa Ruska Hrebenne. Według agencji Interfax Ukraina blokady mają rozpocząć się o godzinie 10 czasu polskiego i trwać do końca dnia. Podobne akcje odbyły się w okolicach przejść granicznych na zachodzie Ukrainy 10 stycznia. Nowe przepisy obowiązują na Ukrainie od nowego roku. Zgodnie z nimi bez opłaty celnej można wwieźć do tego kraju towar o wartości do 500 euro i wadze do 50 kg, jednak pod warunkiem, że przewożąca i osoba przebywa za granicą ponad dobę i przekracza granicę nie częściej niż raz w ciągu 72 godzin. Rozwiązania te uderzają przede wszystkim w mieszkańców ukraińskich miejscowości przygranicznych, którzy utrzymują się z przewozu tańszych towarów z Polski na Ukrainę. I w tym wydaniu to wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.